Cześć, witam was, jestem Forever i zapraszam was do kolejnego szybkiego filmiku. Moi drodzy, tutaj mamy Overwatcha. Jest to, od razu wam powiem, podejrzany, jeśli chodzi o Wallhacka. Ma on koskę i to chyba jest jego jedyny taki, można powiedzieć, wartościowy skin. Oglądałem sobie Overwatcha, kiedy moja żona bawiła się surfą. Postanowiłem sobie właśnie obejrzeć jednego Overwatcha, bo miałem akurat CS-a odpalonego, coś tam akurat. Robiłem, przeglądałem sobie jakieś tam skiny oczywiście na Sismany, bo znowu będę wymieniał. Nie wiem, kurde, po co i tak sobie te skiny sprawdzałem, floaty, jakość, jak one wyglądają w grze. No i mówię, a zobaczę sobie Overwatcha, odpalę. No i co, pierwsze demko, mówię, jest kosa, mówię, oho, warto się temu demku przyjrzeć. I tutaj miałem dosyć mocne podejrzenie, jeśli chodzi właśnie o Wallhacka i możliwe też, że i aima, ponieważ te niektóre strzały ma naprawdę dziwne. I to jest albo smurf, ponieważ tutaj on będzie miał naprawdę sporą ilość fragów później już. Albo, znaczy smurf z kosą, jeśli jego główne konto jest dosyć, można powiedzieć, dosyć drogie, no to sobie jedną kostkę mógł przerzucić, jeśli ich tam miał kilka. Albo to też jest hacks, który ukradł komuś konto. Albo jakiś skamer, gdzie ma jakieś metody skamerskie, opylił kogoś tam na kosę, no i sobie mówię, a, no ta kosa Safari Mesh bodajże to jest i no, nie jest dużo warta. Z taką kosą jeszcze można zrozumieć, że się cheatuje, ale na przykład jest z jakimś Sapphire Ruby, no to cheatera raczej nie uraczycie. Tutaj ten drugi strzał, znaczy ten pierwszy strzał tego Flamingo, nie wiem czy wiedział, czy że tam było dwóch. No i tutaj troszkę przylagowało, ale wydaje mi się, że on wychylił na niego i tamten biegł frog w linii prostej w jego kierunku. W ogóle też taki spoiler, w tym demku będzie głównie chyba digielek i pompa grana. Bunny hopów jakoś chyba nie robi, z tego co pamiętam. Ale u Haka to, oglądając tak pi razy drzwi, tutaj tą sytuację pamiętam, że celownik akurat troszkę sobie dostosowywał do poziomu głowy tego froga. No i on w tych dalszych rundach będzie zdradzał tak jakby kolejne symptomy wallhackera. Tutaj niby kątem oka zauważył tego... Kto to tam gra? Flamingo znowu obrywa, zaraz wyjdzie na mida i zginie. No i ten, który ucieka tam właśnie na respa, dwójka, co, kto to jest? Dwójka to jest kot. No i kot będzie teraz dojeżdżany, został sam na trzech. I to jest właśnie głupota. No ale ugrać ugrali tą rundę. Ugrać ugrali. Jak na tą chwilę, no, zachowuje się dosyć dziwnie. Nie gra, można powiedzieć, jak taki normalny gracz, czy nawet normalny cheater, no ma prawie 7000 w kieszeni. Gra z takimi broniami, można powiedzieć, że ciężkimi. Bo jeśli nie trafi za pierwszym razem, za pierwszym strzałem od razu, no to jest szansa, że go mogą dojechać. Na minimapie już się wyświetli, ponieważ on kucnął i powinien tak jakby za nim zasuwać. Znaczy, że nikogo nie ma, wraca i pewnie będzie tutaj ze szczura wychyli z dołu. Jest jedna bułka, druga. O. Trzy głowy. Trzy głowy. On niech mógł wiedzieć. I kolejna głowa. Wydawało mi się, że trafił w brzuch tutaj, ale no jakoś głowa siadła. Do Wallhacka przekonuje się coraz bardziej z każdą obejrzaną przeze mnie akcją. Co do aima, w dalszym ciągu nie jestem przekonany. No jeśli to jest smurf na jakieś tam, nie wiem, silvery, goldy czy coś. Znaczy taki smurf, no bo nie wiem, powiedzmy gold 1, a na silverach 1, 2 sobie tam smurfuje. To będzie, zobaczcie, patrzcie na froga i patrzcie na jego celownik.
już się przygotowywał na tego. Na tego froga, na tą żabę. No i to jest drugi właśnie frag na frogu tutaj w tym miejscu. Tutaj mam déjà vu, raczej déjà vu, jak czasami też ludzie poprawiają. Jak się to powinno wymawiać. I Blaze. Oxide Blaze. To jest taki Blaze dla ubogich. No i w tym miejscu sobie akurat siedzi tam, podskoczył raz czy dwa razy, a właśnie drugi raz. Będzie sobie troszkę awczył. Z tym demkiem czekałem na was kilka godzin. W międzyczasie akurat z córką się bawiłem. Potem poszła się myć, teraz się usypiają z żoną w drugim pokoju, a ja mogę z wami się podzielić tym właśnie demkiem i moimi odczuciami. W ogóle paka jest na bananie, ten terrorysta tak naprawdę nie wiem co tutaj robił. Znaczy on nawet podniósł kałacha i oddał go komuś chyba. No. W tym momencie już się przestraszyłem, że będzie, wiecie, jakieś rage odpalał, spinboty i tak dalej. Ale na szczęście się myliłem. No, dla mnie wallhack to już jest, można powiedzieć, 100%, ale aim, no tutaj, kurde, jeszcze bym się wstrzymał. Gdyby w tym momencie demko się skończyło, no to zaznaczyłbym mu tylko za wallhacka, ale za aima, no, na razie nie. Ponieważ pewny nie jestem. Też w niektórych rundach te modele może przylagować dosyć potężnie. Nie chciałbym oglądać właśnie na spowolnionym czasie. Dawaj Lilia, odpal się. Dobra, Lilia sobie chyba tutaj cofnie. Może uda się zrobić właśnie ten mój trik. No tutaj wszystko raczej to teraz będzie przebiegało płynnie, więc jak będzie potrzebna prędkość dwa razy mniejsza, cztery razy mniejsza, no to wtedy sobie to odpalimy. No, zobaczył go na rampie. I tutaj zobaczcie, już na łoku. No wiadomo, że to jest miejsce takie typowe. Ale on już wiedział, że tutaj jest. Mógł w sumie ten kot się, znaczy ta Lilia, skampić gdzie indziej w ogóle. A on akurat tam poleciał. No i runda wygrana. Ja jestem pewny, że on to się kryje tutaj. Ale chociaż jest dobrym teammate'em, bo oddał pakę, prawda? Co on tutaj patrzy? O nie. Dzieci, zamknąć oczy. To nie jest dla was. Gościem jakieś, nie wiem, co? Perwersje? Jakieś marzenia? Nie wiem, co mu po głowie chodzi. Nie, wydaje mi się, że to może być jakiś właśnie Smurfy, który też sobie tam na wallhacku śmiga. Bo takie połączenia też są. Ale skąd ta kosa u niego? Nie wiem, albo jest bogaty, kurde, albo kogoś osmakował. Oskamował na tą kosę. Takie są moje przypuszczenia. Bo bądź co bądź, jeśli ma się kosę, no to szkoda, kurde, czytować. Albo właśnie ktoś ukradł wam konto i się odpala, wiecie, z jakimiś takimi drugimi skinami. Albo podejrzany, którego tutaj się ogląda na Overwatchu, to są skamerzy, więc oni czy dostaną banana na tym koncie, czy na innym koncie ze skinami. No to i tak sobie tam oskamuje kilkanaście, dziesiąt osób, no i te skiny jakieś tam będzie miał, więc u niego to lotto. Wiem, że to brzmi brutalnie, ale kurde, takie są obecnie realia. No movementem, no to nie oszukujmy się, no nie błyszczy tutaj za bardzo. Fragowo 25 fragów. Reszta jego teamu tak nie za dobrze wyszła. Ale od terrorystów ten kot tam, zobaczcie, on nawet nie wiedział, że tutaj w tym miejscu trzeba kusnąć. Nie, no to wydaje mi się, że to musi być przynajmniej jakiś tam smurf, może nie jest jakiś tam super, hiper, mega, kurde, wysokiej rangi, 10 level face hit, ale jakiś może gold na silverach, czy kałach na silverach, na goldach.
No, za Ema nie jestem pewny. Kilka głów mu tam siadło. Kilka takich, można powiedzieć, strzałów w ciało było. No ale za Vision jak najbardziej mu damy. Mimo tej kosy. Jaka jest rzeczywistość, jak jest naprawdę? Tylko pan podejrzany to wie. My możemy tutaj się jedynie domyślać, co to za konto, skąd to konto, skąd ta kosa, ale wiecie, my się tym nie zajmujemy, tylko patrzymy na to, co się akurat w meczu dzieje. Czyli no, miał wiedzę, widział przez ścianę, krył się z tym, no i taki werdykt, a nie inny poleciał. Także zobaczymy, co będzie się kryło w demku numer 2. Das 2, Suspect 15 fragów, 80% headshotów. Trochę dużo, ale już wiadomo dlaczego. Aimbocik jest. Wallhack też na 100% jest, bo nie sprawdza sobie jakoś zbytnio miejscówek. A, no dobra. Jolo, dobra, no to co, olejemy sobie to demko. Szkoda waszego i mojego czasu. No i lecimy sobie chyba z demkiem zaraz numer 3. Piękny headshot. SL, ECL to jest. Chłopie, masz drzwi otwarte. Dobra, aim, vision, order. Griffingu nie było. I cyk. No i mamy skrzydłowego na. Chciałem powiedzieć skrzydłowego na wingmanie. Wingmana na Vertigo. Bunny hop jest, wallhack jest, aimbot też jest. Kurde, blade, co to się dzieje? I to z Bizonem w ogóle gra. To jest po prostu masakra. O, chyba. Możliwe, że na przycisk sobie to ustawił, bo jakoś dziwnie mu ten celownik przyleciał, jakby chciał strzelać na swojego teammate'a i nagle przy strzale ten celownik. W ogóle da się chyba ustawić taka imbota, że jeśli chce się celowo w swojego strzelić, no to celownik gdzieś tam odlatuje na bok. Że nie możemy specjalnie nawet. A ten alfa jest wycyckane w ogóle przez tego swojego cheatera. Nawet nie dam mu kurde info. Ktoś do mnie dzwoni. Kurde, śmieciarki przeszły. Suspekt do mnie dzwoni. Jest autokampa. Autokampa w ruch. Kurde, autentycznie jakieś ciary mnie przeszły. Jest to prawda po 22, a to kurde, suspect do mnie dzwoni do drzwi. Czekajcie. Dobra, jestem. Okazało się, że sąsiadka się pomyliła. I zamiast. Mam akurat obok włącznika. Obok dzwonka jest włącznik do światła na klatce i musiał po prostu trzasnąć w tę noc mojego mieszkania. Kurde. Spokojnie, żona to wszystko załatwiła. Ja wiem, sąsiadka już tutaj wam pewnie chodzi po głowie. Jakaś tam teoria spiskowa. Nie, spokojnie. Jestem grzeczny. O, suspekt właśnie przyawczył. Albo suspekt to sąsiadka. Nie było jej przy kąpie. Dlatego awczyła. Nie, oczywiście ja sobie robię. No, z Glockiem będzie ciężko. No kurde, ten aimbot. Kurde. Dosłownie magnes jak taki fabryczny. Jak na tych właśnie fabrykach, jak na wysypisku śmieci, że coś się zbliży do pola tego wielkiego magnesu. Już od razu jest brane do góry, jest przyklejane. Dualberetki. Jak widzicie gdzieś, kto gra dualberetami, od razu. No może nie po pierwszej rundzie, w zależności jak strzela, no ale głównie dualki albo only scout to są właśnie. Kurde! Czy wy widzieliście tego zapierającego dech w piersiach Smoka? Coś pięknego. Ale jeszcze zginął, to było coś nieopisanego. Kat, ty flamingo, poczekaj na mnie. Wyrwał bułę. Dobrze, że chociaż jeszcze chłopak nie patrzy w ziemię. No już wydaje mi się, że drugiego, kolejnego demka nie będziemy pobierać, bo boję się, że znowu będzie skrzydłowy. Taki wariat jak ten.
Kurde, aż sam się zdziwił. On może równie dobrze trzymać, grać tylko w WASD. Nam cheat będzie robił wszystko za niego. W ogóle kiedyś trafiłem na takie demko na Overwatchu, gdzie była mapka sobie właśnie Dust 2. Jak tutaj akurat jest resp i tam się wbiega akurat do longa przez te drzwi. No to była taka ścieżka, że on sobie po prostu biegł z respa przez longa, potem na mida wszedł, na top mida, trupem górnym na B. I takie ścieżki miał runda w rundę. To też był jakiś rodzaj cheatu, ale nie pamiętam w tej chwili jego nazwy. Tak jakby nie sobie napisać jakiś kurde skrypt, że masz chodzić tu, wszystko co wpadnie w zasięgę twojego wzroku ma lecieć do piachu. No za Griffing, no nie zaznaczę mu, no bo nie obijał tam swojego, nie oślepiał. Kurde, za Griffing można było zaznaczyć, że nie dawał info swojemu teammate'owi, ale nie bądźmy tacy, no dostawanie info od cheatera to kurde, to też jest troszkę psucie gry, no bo jak załóżcie, że gracie z cheaterem i facet mówi do was, ty słuchaj, mamy wallhacka, on jest tutaj zaraz za ścianą, poskanuj tam trochę. Wiecie, on wydaje wam info, wy tam skanujecie i po pierwsze, no, możecie dostać reporta i zgarnąć właśnie takiego overwatch bana za niego. No i też wypsujecie grę, no bo korzystacie z takiego infa. Takie jest moje zdanie. Dobra, wysłamy takie 3-4. Także no, kolejne demko. Jeśli by się pojawiło teraz, no to jeszcze może by mnie tam ściągnąć, zobaczylibyśmy chociaż pierwszą rundkę, ale wątpię, że się pojawi, także... Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Dajcie znać co do tego pierwszego typka na Inferno. No i jaka jest wasza teza? Skąd on ma tą kosę? Skąd ten wallhack w ogóle na tym koncie? I tak dalej, i tak dalej. Także ja się zawijam. Lecę spać. Wam życzę również dobrej nocy. I widzimy się może jutro, może pojutrze w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Ciao!